Ona w jednym z wywiadów, który miałam przyjemność ostatnio oglądać, stwierdziła, że czasami nazwisko Gessler nieco przeszkadza, bo ludzie tak jakby nie chcą jej poznawać, tylko od razu ją oceniają. Czy pani się z tym zgadza, że tak faktycznie jest? Myślę, że to być może jest troszeczkę nadinterpretacja, bo w tej chwili nazwisko Gessler to jest Lara Gessler i jest kompletnie oddzielną jednostką od Magdy Gessler, ale nigdy nie korzystała z mojej pomocy finansowej, jest bardzo niezależna i wszystko to, co uzyskała, wydaje mi się, że jest jej ciężką pracą. Ja akurat na to zupełnie nie miałam wpływu. Lara tworzy siebie samą od początku. Uważam, że to jest bardzo dobre nazwisko i każdy z niego w jakiś sposób korzysta. A jak pani na przykład zareagowała, no bo jak się okazało, Lara używa swojego drugiego imienia, a ma na imię Aleksandra. Była pani zaskoczona, że... Ja w ogóle nie jestem zaskoczona, no ma, to używa. To jest to, co jej dam. Ona wykorzystuje to, co chce. Jest Aleksandra Lara Gessler. Nie, uważam, że fajnie, że może korzystać z tych dwóch. Ja jestem Magdalena Daria, ale raczej używam Magdalena.